Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Mikropolski. Dziś jesteśmy w Namysłowie, mieście, które jest znane chyba przede wszystkim współcześnie z browaru Namysłów i z piwa o tej samej nazwie. Ale nie tylko powinno być z tego znane, bo jest to jedno z tych miast, które cieszą oczy prawie w całości zachowanymi murami miejskimi i wieloma innymi atrakcjami, które zamierzam dziś pokazać na tyle, na ile będę w stanie. Jedyna zachowana brama miejska to brama krakowska, a obok niej baszta. Imponująca, muszę przyznać, konstrukcja. To wejście bramą krakowską jest imponujące i bardzo fajne, ale też głowa może rozboleć od tego metysażu, który się przed nami roztacza. Mamy bowiem obiekt gotycki, przed nami Kantor Bay w kolorach Coca-Coli. Tu proszę bardzo, współczesne bloki, no nie współczesne, tylko bloki z epoki PRL-u. Wygląda to wszystko, muszę powiedzieć, bardzo interesująco w tej aurze. Tak samo jak interesująco wygląda to przejście, którym się przejdziemy. Czego w tym krajobrazie nie ma. Są mury miejskie. Są zabudowania prawdopodobnie jakiegoś młynu. Nawet nieprawdopodobnie, tylko najpewniej jakiegoś młynu. W tle szklarnia na dachu. W tle kościół gotycki. PRL, garaże, sporo pustej przestrzeni i jeszcze dosyć odnowiony jakiś budynek neoklasycystyczny. No, całość robi wrażenie dla mnie cudowne. Ale mam pewną wątpliwość, czy przypadkiem nie jestem w tej radości kontemplacji tego otoczenia jednak odosobniony. Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Oryginalnie budowla gotycka z wieku XV, ale wielokrotnie przebudowywana. Tym szczególnie widoczna jest przebudowa w stylu neogotyckim, ale muszę powiedzieć, że świątynia robi wrażenie imponujące. No jak dużo świątyń w Polsce, jest ona gargantuicznie duża, taka trudna do objęcia okiem kamery czy okiem aparatu fotograficznego. Wnętrze, nie znam się na wnętrzach kościołów, wnętrze takie kościołowe, chyba barokowe, a z zewnątrz bardzo duże wrażenie robi, a nie jest to jedyna świątynia namysłowa. Okoliczne burki na mnie szczekają, a ja tylko chciałem zobaczyć najstarszy kościół w Namysłowie, znajdujący się w Starym Mieście, czyli w takiej dzielnicy, a niegdyś osobnej miejscowości, położonej kawałek drogi od bądź starego miasta Namysłowa. Kościół jest oczywiście zamknięty, ale faktycznie z daleka widać, że jest to budowla historyczna i lecimy. Rynek duży, bo 142 na 70 metrów. Oczywiście o rodowodzie średniowiecznym. Z rynku wychodzi łącznie 10 ulic, po dwie na każdy róg oraz pojedyncze ulice na środku najdłuższych pierzei. Więc łącznie 10 faktycznie. No muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe miejsce. Z bardzo ciekawym ratuszem. Z jednej strony ten ratusz jest taki zwyczajny, dwupiętrowy, ale XIV-wieczny, no ale cechą charakterystyczną jest raz, że jego rozmiar, a dwa, że wieża wysoka na ponad 50 metrów, ogromna, wyglądająca po prostu wręcz gargantuicznie. Używałem tego słowa ostatnio w jednym polskim mieście, a na Łęczów też zasługuje na słowo gargantuicznie. Gargantuicznie ogromna wieża ratusza i fajny, duży rynek. Dosyć jednak chaotycznie zabudowane, może nie chaotycznie, a różnorodnie. Mamy tutaj zarówno architekturę sprzed wieków, jak i architekturę całkiem współczesną, ale całościowo tworzy to przyjemne wrażenie. A ratusz, muszę powiedzieć, że jak na standardy śląskie czy dolnośląskie się zdecydowanie wyróżnia przez tą wieżę, która jest ogromna. Najstarsze kamienice na rynku to kamienice numer 3 i 5 oraz 24. 3 i 5 mamy przed sobą. To są te dwie kamienice z elewacją nieodnowioną. Nie tylko dlatego wyglądają na najstarsze, bo rzeczywiście widać w nich głęboki rodowód sięgający nawet czasów przedrenesansowych czy przedbarokowych. Co widać po tych szczytach, które sugerują jeszcze taką fascynację gotykiem. No i rzeczywiście podobno obie kamienice mają rodowód średniowieczny. Widać. Historia namysłowa sięga oczywiście głębokich wieków średnich. Pierwsza wzmianka w roku 1233, prawa miejskie nadane w 1242 roku z rąk Henryka II Białego. W swojej historii namysłu był, czy należał do wielu różnych tworów państwowych, mikroksiąstewek powstałych w wyniku rozbicia dzielnicowego, bo było to i niezależne księstwo namysłowskie, i księstwo oleśnickie, i księstwo brzesko-legnickie. Było również czeskim Lennem. Wielokrotnie o tym wspominałem, ale wspomnę jeszcze raz. okres rozbicia dzielnicowego nie jest moim ulubionym okresem historycznym. Właśnie po prostu w tej skomplikowanej mozaice państewek władców, zwyczajnie mówiąc, gubię. Co pana na co dzień najbardziej denerwuje? No tak ogólnie. Rozbicie dzielnicowe, szczególnie na Śląsku. Za mną, jeżeli dobrze rozumiem, zamek w Namysłowie. Zamek, który jest zamknięty, niedostępny dla turystów, jest prywatną własnością, grupy Heineken, a dokładnie mówiąc grupy Żywiec, której właścicielem jest grupa Heineken. Browar Namysłów jakiś czas temu, lat temu kilka, został kupiony przez właśnie tego giganta piwnego i od tej pory Browar Namysłów jest częścią właśnie grupy Żywiec. Tak swoją drogą, Namysłów oczywiście, jego historie piwne, tradycje piwne sięgają głębokich wieków średniowiecznych, kiedy miasto, jak rozumiem, miało po prostu przywilej produkowania piwa, wyszynku piwa, czy jakkolwiek inaczej się to podówczas nazywało. Tak czy owak, pierwsze wzmianki o produkcji piwa sięgają głębokiego średniowiecza. Sam browar powstał w roku 1862, co czyni go jednym z najstarszych polskich browarów, no bo najstarszy jest Cieszyń 1846, potem jest Żywiec 1856. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne browary typu Tychy, które są równie wiekowe. Tak czy owak, Namysłów to ścisła czołówka, jeżeli chodzi o historię polskiego browarnictwa. A tu od razu możemy sprostować pewne marketingowe kłamstewko. Przede mną billboard, na którym jest napisane 700 lat tradycji otwartych kadzi, co sugeruje, że browar Namysłów ma 700 lat. No nie ma 700 lat, ma lat 150, 170 kilka. No. Tam trzeba sobie policzyć od 1860 chyba drugiego roku. Natomiast te 700 lat, no to jest tradycja związana z tym, że w Namysłowie po prostu ważono piwo. Natomiast czy jest to tradycja, do której browar Namysłów może tak sobie nawiązywać? Mam co do tego pewne wątpliwości. Ja pamiętam takie czasy, i to było całkiem niedawno, ale jeszcze przed przejęciem browaru przez grupę Żywiec, że piwo Namysłów było taką ścisłą czołówką jakości, jeżeli chodzi o piwa szeroko dostępne, w szerokiej dystrybucji. Piwa oczywiście, które się chwalą tym, że są produkowane w otwartych kadziach, dokładnie mówiąc, brzeczka piwna jest fermentowana w otwartej kadzi. No to wyróżnia browar Namysłów rzeczywiście i to sprawia, że to piwo kiedyś smakowało inaczej. Jak smakuje teraz? Powiem szczerze, że nie wiem, bo od dawna tego browaru już nie próbowałem. Ja wiem, że to jest zabytek, ja wiem, że się czepiam, ale dziwnie strasznie wygląda ten browar tak z zewnątrz. Jest taki odrapany. Ja wiem, że to jest zabytek techniki i takie zabytki techniki się ciężko remontuje, szczególnie jeżeli to jest browar cały czas funkcjonujący, ale robi to jakieś takie niezadbane wrażenie. Takie nieeleganckie to jest moim zdaniem. Należałoby to jakoś fajnie wyremontować. No ale nie mój browar. To co ja tam sobie mogę doradzać i doradzić. Jedyne co mogę powiedzieć to to, że jak byłem młodszy, to rzeczywiście browar Namysłów, piwo Namysłów, Namysłów Pils mówiąc dokładniej, był jednym z najlepszych piw, jak nie najlepszym, dostępnym w szerokiej dystrybucji. Jak człowiek chciał kupić sobie coś lepszego niż zwykły koncernowy lager, czy też eurolager mówiąc dokładniej, no to właśnie Namysłów Pils był dosyć częstym wyborem. Namysłów Pils. Dla tych, co się znają. historii Namysłowa, ku mojemu zaskoczeniu, nie ukrywam, pojawiają się również Krzyżacy. W 1222 roku Henryk I Brodaty, książę wrocławski, nadał okoliczne ziemie w posiadanie właśnie zakonowi krzyżackiemu. Zakon otrzymał również ziemię chełmińską i to na niej się osiedlił, więc po 27 latach jakiegoś przebywania na tym terenie po prostu z tych ziem zrezygnował. No bo jak to mówią, ordnung muss sein. No i jak wiadomo z historii skupił się na ziemi chełmińskiej. Zresztą słusznie, bo ziemia chełmińska dawała zakonowi większe pole do popisu, czyli pozwalała chociażby prowadzić stamtąd rozliczne wyprawy wymierzone w pogan i mające na celu ich nawrócenie, tudzież wybicie. Ale Krzyżacy do Namysłowa powrócili w 1703 roku. Tak, po niemiecku. Na ile liter? Dwie. Ja. W 1703 roku otrzymali, czy stali się właścicielami tutejszego zamku. Zajęli się także administracją państwowych dóbr. No i zajęli się przede wszystkim browarnictwem. Taka ciekawostka. Zakon krzyżacki w wieku XVIII to już nie był zakon rycerski. Nie był to zakon mający na celu przede wszystkim militarne podboje, ale był to zakon biznesmenów, można by było powiedzieć, i administratorów, którzy czerpali właśnie profity z zarządzania dobrami oraz w przypadku Namysłowa z browarnictwa. Podobno szło im to doskonale i przez ponad 100 lat zamek był własnością właśnie zakonu krzyżackiego. Kres temu biznesowi położył dopiero moment, w którym sekularyzowano dobra krzyżackie w 1810 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Słowem podsumowania, bardzo interesujące miasto. Myślę, że koniecznie trzeba je zobaczyć na własne oczy. Może wypada się trochę do tego wyjazdu przygotować lepiej niż ja. Bo powiem szczerze, że przy temperaturze 30 stopni i przy dosyć intensywnym dniu, jaki dziś miałem, to ten Namysłów już troszeczkę oglądam resztkami sił, ale bardzo mi się podoba to, co widzę i myślę, że warto jest to zobaczyć na własne oczy.